To był biznes na 6 miesięcy, po sześciu miesiącach te ceny maseczek spadły, tak, Eldorado się skończyło. Okej, okay, biznesy zostało zamknięte, ale, ale co, co na tym zarobili, to, to zarobili. To inne tempo działań, tak, bo u nas niestety bardzo dużo się gada, niewiele z tego gadania wynika i te efekty tego potem niestety widać. No, i to jest też taki temat, który akurat dokładnie pasuje w, w, w moje pytanie, które chciałem zadać. A chodzi mi o bo dokładnie to, co mówisz o maseczkach, a skojarzyło mi się, bo ja, będąc we Francji, kupowałem maseczki firmy BYD, która generalnie produkuje baterie i samochody elektryczne, ale tak się złożyło, właśnie, że była wolna hala, były maszyny, które może nawet sami sobie zbudowali. I zaczęli produkować maseczki, które, które sprzedawano potem na całym świecie. Ale ta sama firma BYD, jako że jest uwikłana w, w produkcję samochodów elektrycznych, z jednej strony oczywiście cały czas rozwija nowe technologie związane z bateriami do, do napędzania pojazdów, gdzie tam głównym zmartwieniem jest ograniczona, ograniczone zasoby litu. Są z, ograniczone zasoby litu światowego, które są wyliczone na, na kilkadziesiąt lat. W związku z tym BYD kombinuje, jak e, wykorzystać inne pierwiastki do tego, żeby magazynować energię, ale BYD jest jedną z tych firm, które e, pod, pod wpływem presji zewnętrznej zaczęły też się zajmować e, a półprzewodnikami pół, e, czyli w. w no, Weszły w samodzielnie, oczywiście dzięki też finansowaniu zewnętrznemu państwowemu, weszły samodzielnie w obszar zupełnie tajemniczy i zupełnie różny od tego, czym się zajmowało, czyli w półprzewodniki, konkretnie w mikroprocesory, głównie te, które potrzebne są do wytwarzania współczesnych samochodów, czyli to nie są te takie naj, naj, najwyższe 5, 7, 5, 3 nanometrowe, tylko, tylko większe. Ale produkowane w własnym zakresie, na własnych patentach i, i w, w oparciu o własne autorskie technologie, które można sobie opatentować, i nikt ich już zablokować nie może. I to jest inne moje pytanie, też wiążące się z poprzednim naszym tematem, czyli edukacją, bo no w. Taka jest też presja ze strony amerykańskiej, która jest potem przekładana na pewne decyzje polityczne, ale też i gospodarcze, chociażby w Europie. Jak Twoim zdaniem wygląda, jakie może mieć konsekwencje taka koncepcja dekuplingu, ale w obszarze technologii i w obszarze nauki? Bo ja mam wrażenie, że znowu, tak jak z produkcją, My nie rozumiemy tego, że nawet najprostsze produkty to są całe łańcuchy dostaw, których my nie znamy. W związku z tym nie wiemy, w którym miejscu, na przykład, nasi poddostawcy są uzależnieni od dostaw z Chin czy innych państw zewnętrznych. Tak, w przypadku technologii, my cały czas mamy w głowie, że Chińczycy kopiują, że Chińczycy kradną te technologie, że to jest tak naprawdę państwo. Ten balon jest ten. ten, ten Takim narzuconym symbolem, tak? że to jest takie państwo, które szpieguje, bo wypuszcza balon wymyślony w sumie w XVIII wieku, a w Chinach 2000 lat temu i ten balon nie zadziałał, tam miały być jakieś ładunki wybuchowe, które miały być narzędziem autodestrukcji, co nie zadziałało i po prostu to katastrofa generalnie, tak? Ale z mojego punktu widzenia i, i z tego, co, czemu się przyglądam, mam wrażenie, że na przykład w obszarze samochodów elektrycznych, na przykład w obszarze telekomunikacji, na przykład w obszarze nanotechnologii, biotechnologii i tak dalej i tak dalej, w wielu miejscach Chińczycy zrobili ogromne postępy i są w stanie zaoferować produkty, z którymi nam będzie trudno konkurować w jakikolwiek sposób, jeżeli my Zamkniemy się na to, co się dzieje w, w obszarze technologii w Chinach, to to może mieć no, bardzo złe skutki dla nas, poprzez to, że utracimy w ogóle konkurencyjność, bo nie będziemy wiedzieli, co robią Chińczycy. W związku z tym nie będziemy w stanie jakby reagować właściwie. Chociażby w obszarze konkurowania na, na rynkach światowych, które niekoniecznie będą chciały kupować coś, bo dlatego, że Made in Germany czy, czy Made in Swiss, skoro Chińczycy zaoferują coś bardzo podobnego, inaczej rozwiązanego, ale za to Taniego. Jak Ty, jak ty patrzysz ze swojego punktu widzenia, też doświadczeń edukacyjnych, młodzieży swojej na, na koncept takiego dekuplingu technologicznego z Chinami? No ja, widzę, ja widzę to, Leszku, jako, jako bardzo duże zagrożenie i powiem szczerze, że w tej, w tej właśnie dyskusji, która, która ma miejsce w, na forum publicznym, czyli ten decoupling, ale rozumiany bardziej pod kątem gospodarczym, umyka nam właśnie decoupling, który, który ma teraz miejsce na, na tym polu edukacyjnym, czy na tym polu rozwojowym. A mm -hmm. to wydaje mi się jest, jest, bardzo, jest bardzo duży błąd, mm -hmm. bo jak tak sobie właśnie popatrzymy, jak, jak świat wyglądał w ostatnich 20-30 latach, no to na pewno większość słuchaczy i my tutaj zgodzilibyśmy się, Leszku, że na tej na globalizacji, na tym przepływie ludzi, na, na, na wymianie doświadczeń, na, na, na wymianie, na wymianie e, opinii, e, zrobiliśmy, zrobiliśmy jako, jako ludzkość bardzo duży krok, krok do przodu. I teraz. Mm -hmm. Stworzenie jakiegoś podziału, jakiegoś dekaplingu I, i znowu ten dekapling, to on nie będzie niestety na jednym tylko i wyłącznie polu, tak? Nie będzie na zasadzie, że tylko gdzieś przyniesiemy jakieś firmy, ale to, w którą stronę to zmierza, to właśnie ma być takie jak gdyby w ogóle podział, podział e, świata, taka, ta, taka po prostu polaryzacja, tak? Stworzenie, mm. stworzenie dwóch, dwóch światów i to niestety i to niestety będzie właśnie z uszczerbkiem dla, dla nauki. I wspominaliśmy w naszych, w naszych rozmowach o edukacji, tak? jakie są te różnice w edukacji, czy to powiedzmy tej azjatyckiej, bo nie tylko, nie tylko i wyłącznie chińskiej, a tej zachodniej. W Chinach, gdzie w dalszym ciągu jest składziony bardzo duży nacisk na nauki na przykład ścisłe, to będzie, to będzie za sobą pociągało pewne, pewne konsekwencje, tak? I teraz już na, na uniwersytetach amerykańskich jest bardzo wielu naukowców azjatyckich, czy naukowców po prostu z Chin. Którzy, którzy razem ze swoimi kolegami, czy to Amerykanami, czy, czy to Brytyjczykami, Polakami, Francuzami, pracują nad rozwiązaniami, które docelowo miałyby wszystkim służyć. W momencie, kiedy tych naukowców się stara teraz wyrzucać ze, ze Stanów Zjednoczonych, wyrzucać z, z uniwersytetów, no to pojawia się takie zagrożenie, że dojdzie właśnie do tego dekaplingu, czyli takiego kompletnego. Kompletnego rozerwania i będziemy mieć naukę tworzoną w Azji, będziemy mieć naukę tworzoną na Zachodzie. Kto ten wyścig wygra, nie wiem. Nie obstawiałbym tutaj na, na, na powtórkę z, z historii, że, że byłby to znowu, znowu Zachód, bo co jeśli to będzie Azja? Co jeśli to będzie Azja? Tak? Także jest, jest takie ryzyko. A, dlatego to dla mnie jest nawet chyba jak gdyby większy problem Leszku niż, niż to, gdzie, gdzie my jakąś produkcję, czegoś przeniesiemy mm -hmm. bo jeśli to miałoby się tylko i wyłącznie do tego ograniczać to okej, okay, każdy byłby w stanie jakieś swoje miejsce w tym świecie e, znaleźć tak, ktoś by do, do, dostarczał jedne, jedne elementy, ktoś inny drugie, natomiast jeśli dojdzie do tego dekaplingu na polu właśnie edukacyjnym, na polu naukowym to mówię, to będzie niestety ze stratą, ze stratą dla, dla nas wszystkich. Mhm. Ja, wiesz co, bo tak słucham Ciebie i, przy, i przychodzą mi do głowy w, w takie, takie myśli związane też z rzeczami, którymi się ostatnio zajmowałem, czyli na przykład z case'em chińskiego projektu, programu kosmicznego, którego twórcą jest Chińczyk, który większość swojego dorosłego życia oddał Ameryce i, i skonstruował tam właściwie podstawy w podstawy amerykańskiego programu kosmicznego, po czym w czasach McCarthy'ego został po prostu oskarżony o, o to, że w, w przed wojną był członkiem komunistycznej partii w Chinach. W związku z tym został aresztowany, pięć lat spędził w, w areszcie domowym. W końcu go tak naprawdę go pozbyto się ze Stanów Zjednoczonych. I on będąc powiązany w ogóle rodzinnie z Chiang wylądował w Pekinie no, i ufundował cały program kosmiczny Chin. Cały. Tak? To, to był jeden, jeden człowiek, który e, posiadał tak, taki ogrom wiedzy, który był też fundamentem dla wielu badań, między innymi, między innymi em, inżynierów em, w, w, pracujących dla trzeciej Rzeszy, którzy konstruowali V1, V2. To prace tego Chińczyka były dla nich podstawą teoretyczną dla, dla w, prac, które zakończyły się stworzeniem V1, V2, a ci sami inżynierowie potem zostali przeniesieni do Stanów Zjednoczonych i to oni budowali Amerykanom em, rakiety. Nieważne. To co ważne, to chodzi mi o ten taki rys charakteru, który ja też zauważyłem wielokrotnie w, w przypadku Chińczyków, czyli duma. Chińczyk, który poznał swoją wartość i nie ma co do tego a, żadnej wątpliwości, no ten konkretny człowiek wiedział ile jest wart i nie potrzebował a, na to żadnych, żadnych dokumentów z pieczątką, został po prostu urażony. Jego, 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 jego ego został urażony. I on, z, absolutnie z całą świadomością, wybrał nie Tajwan, tylko Chiny Ludowe w latach 50., gdzie on na początek w swojej pracy dostał jeden telefon taki na, na, na korbkę i jeden e, suwak logarytmiczny. Tak? On przyjechał ze Stanów, gdzie już były komputery i, i dostał suwak logarytmiczny i telefon. I to był początek jego działalności. I on zbudował cały fundament programu kosmicznego e, Chin Ludowych e, i między innymi jego, 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 jego efektem jego działania są starty załogowe i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest jeden człowiek. I teraz ja sobie to biorę też do, do głowy, że to jest jakby stała taka cecha charakteru Chińczyków, taka zaciekłość. W momencie, kiedy się ich bardzo urazi, kiedy się ich no, w, pozbawi twarzy, tak, ale tak wewnętrznie, to już nawet nie chodzi o, o zewnętrzny, tylko wewnętrznie, oni potrafią jakby, no tak jak ten, ten konkretny Chińczyk, którego oczywiście imion i nazwisk nie pamiętam niestety, także sobie nie przypomnę, on tak się zawziął w sobie, że wszystko, co miał w głowie, wszystkie swoje ambicje, wszystkie swoje e, doświadczenia i tak przekazał i zbudował od, z gruzów, po kilkudziesięciu latach kariery na Zachodzie, zbudował na gruzach, bo nawet nie na gruzach, tam nawet gruzów nie było, tak, na tym suwaku logarytmicznym coś, co dzisiaj daje efekt w postaci orbitującej stacji chińskiej. To, 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 to jakby ten jeden człowiek, tak? I teraz ja sobie uświadomiłem, że jeżeli to co mówisz, tak? Wypycha się tych ludzi ze Stanów Zjednoczonych i zmusza się ich poniekąd do zerwania z życiem na Zachodzie i powrotem do Chin, to wielu z nich zachowa się tak samo, tak? Co, co daje, nie dzisiaj, ale za 5, 10, 15 lat, da nieprzewidywalne... Pogodzimy się z takim faktem, że się rozdzielamy, co będzie decyzją polityczną, absolutnie nie, racjonalną, tylko polityczną, no to w ogóle stracimy jakby. Nie będziemy wiedzieli, co się dzieje, tak? Zupełnie nie będziemy wiedzieli, co jest blefem, a co jest prawdą. Będziemy się dowiadywali tylko w efekcie produktów, które się pojawią gdzieś tam na świecie, których z kolei nie będziemy musieli, nie będziemy mogli kupować przez względu na jakieś tam polityczne, polityczne ograniczenia, bo to, co jeszcze chciałem dodać, Zagadując ciebie znowu, to to, że to, co ty powiedziałeś, że niekoniecznie, technologicznie Chiny czy Azja muszą być wyżej dalej niż Zachód, zwłaszcza Europa, tylko to, co, na co ja też bardzo często staram się zwrócić uwagę, to chodzi o to, to połączenie pomiędzy nauką a firmami i biznesem, czyli że tam gdzieś cały czas jest ten duch komercjalizacji. Czyli coś robimy, może to nie jest najlepsze na świecie, tak? Bo to nie o to chodzi, ale nadaje się do powszechnego zastosowania. I pach, pach i nagle mamy 42 tysiące kilometrów kolei superszybkich, tak? Nagle mamy jakieś systemy płatności mobilnych, nagle mamy 5G, nagle mamy różne inne rozwiązania, które przekładają się na miliard 400 milionów ludzi, czego na przykład nie ma w Indiach, tak? Jest więcej ludzi, a nie ma takiego zjawiska. I i na tym polega też no, ta, ta siła, że, że w, w momencie, kiedy Chiny zostaną odcięte politycznie od ekonomii i też technologicznie, no to oczywiście te wszystkie swoje wynalazki zaczną oferować tym, których, którzy tych wynalazków od nas nie dostaną. Tak? Czyli szybka kolej, czyli te, te płatności mobilne, czyli te wszystkie rozwiązania, które można zastosować w, nawet w państwach bardzo biednych. Nie? I które potem pozwalają tym państwom biednym, maleńku, pomaleńku, jakby podciągać się ekonomicznie i też cywilizacyjnie. I to, to jest moja jakby obawa taka, że w efekcie po 5, 10, 20 latach to my będziemy zacofali co więcej, my nie będziemy mieli możliwości funkcjonowania swobodnego na innych rynkach, bo nie będziemy konkurencyjni. I nawet nie będziemy mieli pojęcia dlaczego, no bo, 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 bo nam umkną te wszystkie historie, o, o których ty mówisz. I to faktycznie jest, to jest wręcz takie, no, zagrożenie cywilizacyjne, rozwojowe dla nas. Taka, taka, taka no, koncepcja. Powinniśmy, powinniśmy, jako jak Europa, Leszku i dobrze, że wspomniałeś tutaj o, o tym programie kosmicznym CHIN. Nie wiem, czy miałeś okazję spojrzeć na mój blog ostatnio, gdzie pisałem o o naszywkach z, z Europejskiej tak, 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 Agencji Astronomicznej. Natomiast to się tutaj wpisuje w, właśnie w tą, w tą naszą rozmowę. My jako Europa, Leszku, my jako Polska, powinniśmy mimo wszystko balansować. Ta, ta rozgrywka między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, czy nam się to podoba, czy nie, to ona niestety już ma miejsce mm -hmm. i to niestety wygląda na to, że, że mamy do czynienia z, z kolejną eskalacją. Gdzie to się skończy, na jakim etapie, to, to dopiero czas nam pokaże. Natomiast my, jako Europejczycy, musimy być jednak zdecydowanie mądrzejsi i korzystać i od jednych, i od drugich. I jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie mamy Międzynarodową Stację Kosmiczną, która de facto jest amerykańską, i mamy, i mamy zaproszenie, my, jako Europejska Agencja Kosmiczna, do, do projektu chińskiej stacji kosmicznej to powinniśmy korzystać i z jednej i z drugiej. A niestety to co mhm. się teraz dzieje, to my Europejczycy sami się w zasadzie pozbywamy tego, bo jak dyrektor dyrektor tejże agencji powiedział, po pierwsze to nie mamy środków, nie ma budżetowych środków na to, po drugie, co chyba ważniejsze, nie ma zielonego światła politycznego. Na, na podjęcie współpracy z Chińczykami. I w związku z tym my teraz jako Europejczycy nie planujemy żadnych kolejnych działań wspólnie z Chińczykami przy okazji tej ich stacji kosmicznej. To jest o tyle niestety, to jest o tyle niestety smutne, że my zaczęliśmy już z Chińczykami wcześniej coś robić pod kątem właśnie tej ich stacji kosmicznej. Oni mieli swoje obsługi, mieli swoje opóźnienia, natomiast ten, ten projekt w dalszym ciągu idzie w, w tym kierunku, w którym miał iść. Mieliśmy zaproszenia, wiem, że kilku naszych astronautów było szkolonych w Chinach z Chińczykami. Oni byli niejako przygotowywani do tego, żeby właśnie w przyszłości korzystać też z dobrodziejstw tej, tej chińskiej stacji kosmicznej. No i sami się teraz tego pozbywały, tak? Zamiast właśnie starać się w jakiś sposób to balansować i okej, okay, róbmy z Amerykanami, ale róbmy też z Chińczykami, korzystajmy z tego. Oczywiście pilnujmy tego, czego my chcielibyśmy pilnować, tak? No, ale rozwój ma to do siebie też, że, że czasami musisz się czymś podzielić tak, z drugą stroną a, i coś od drugiej strony też wyciągnąć. Na tym to powinno polegać. Natomiast jeśli my się kompletnie od Chin oderwiemy, to będzie niestety ryzyko takie, że jeśli Chiny naprawdę pójdą w tym rozwoju jeszcze dalej, to tak jak powiedziałeś, Leszku, najgorsze rozwiązanie dla nas będzie takie, że my jako Europa w ogóle, w ogóle gdzieś pojawimy się, wiesz, na, na peryferiach. Tego porządku światowego i nie będzie dla nas miejsca, bo to będzie rozgrywka między Stanami, między, między Chinami, między Azją, a Europa a Europa ze swoim dobrym samopoczuciem będzie niestety gdzieś, gdzieś w tyle. Mm -hmm. No, właśnie, bo wiesz, jeden z efektów wizyty Xi Jinpinga w, w Riyadzie, w Arabii Saudyjskiej, to jest też komunikat mówiący o tym, że zarówno Arabia Saudyjska, jak i Zjednoczone Emiraty Arabskie, są zainteresowane tym, żeby wziąć udział w chińskim programie kosmicznym, i że no, zapowiedziano, że będą w, na pewno uczestnikami wypraw tych na, na misji, na, na w stację orbitalną, będą astronauci z Arabii Saudyjskiej i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I oba te państwa mają z jednej strony ambicje, z drugiej strony mają kasy po kokardę idealni partnerzy, tak? I nagle nagle się może okazać, że ten cały obszar, który dla nas jest taki no, mglisty i w sumie nieważny, no bo to kraje tam drugiego i trzeciego Nagle się może okazać, że to tak, to oni plecą na Marsa, a my możemy sobie to obejrzeć ewentualnie w telewizorach, które sobie sami musimy złożyć, bo nie będziemy mieli podstawowych komponentów do, do produkowania tych telewizorów, więc będziemy musieli wrócić do rozwiązań, które no, funkcjonowały kilkadziesiąt lat temu z braku laku. To jest też taka, wiesz, oczywiście dystopijna moja wizja, ale ja jestem przekonany, że w momencie, kiedy byśmy się oderwali odcięli, od, od Chin i, i, i szerzej e, w ramach owego dekuplingu, no to w takim filmie Brazil, czyli na, na pograniczu takiej powszechnej nędzy po prostu, bo, bo nagle by się okazało, że żeby z powodu drobiazgów, o których nikt nie pomyślał, tak naprawdę brakuje absolutnie wszystkiego. Po prostu nie jesteśmy w stanie sobie e, zapewnić Takiego powszechnego standardu, jaki mamy dzisiaj, dlatego że wiele rzeczy stanie się gwałtownie bardzo drogich i stać będzie na niej jedynie tych, którzy mają środki, czyli mniejszości. Będą dotyczyć różnego rodzaju atrakcji, które dzisiaj są, są w, w, powszechne. Tego się też, też boję, wiesz, że, że no, też chciałbym oglądającym i słuchającym zwrócić uwagę, że Ty jesteś człowiekiem, który po prostu od lat zajmuje się taką realną działalnością, codziennym prowadzeniem firmy w Chinach, ale też i w przestrzeni międzynarodowej. Czyli tak naprawdę zajmujesz się pracą i znasz te wszystkie mechanizmy od, od podszewki, od środka i dla Ciebie te wezwania polityczne, te takie hasła w, też, też medialne są po prostu nieracjonalne, tak? Czyli, czyli jesteśmy w tej chwili świadkami takiego procesu, gdzie ten obszar medialno-polityczny zupełnie jakby odjeżdża nam od rzeczywistości. Co więcej, i co jest gorsze jeszcze w, w, tym, w tym całym układzie, ten układ medialno-polityczny ma wpływ na zdecydowaną większość społeczeństw i sugeruje rozwiązania, które są absolutnie szkodliwe dla tych, dla tych społeczeństw, dla mnie to jest też jakiś taki niezrozumiały fenomen, absolutnie też moim zdaniem doskonała broń dla, dla chińskiej propagandy. Właściwie nie, ta, ta propaganda może się za chwilę zwolnić z pracy, bo, bo w, my w zasadzie cały czas napędzamy. No, taki przeciętny Chińczyk, jeżeli na to spojrzy, co, co my sobie sami chcemy zaproponować no to raczej, raczej nie przyjmie takiej propozycji jako fajnego planu na swoją przyszłość, tylko jeszcze głębiej będzie wchodził w to, o czym Ty mówiłeś, czyli w szybkim rozglądaniem się za nowymi możliwościami, porzuceniem jęczenia nad tym, co było, mleko się rozlało, nie ma już o czym gadać, a żyć trzeba, tak? a życie się ma je tylko jedno, w związku z tym trzeba sobie radzić tu i teraz, nie, nie, nie rozdzierając szat nad tym, co, co za nami. No i właśnie to też jest ten element, taki, który ostatnio odwiedziłem parę takich zamożniejszych miejsc w Europie, i chyba, chyba to jest też problem nasz, że my jesteśmy po prostu samozadowoleni. Jesteśmy syci. No tam jakaś jest wojna na wschodzie, tak? ale to nawet nie słychać od głosów u nas specjalnie jakieś tam ceny poszły w górę, coś tam się zmieniło, ale nie ma, ja, wiesz, nie widzę żadnego takiego gwałtownego ożywienia, takiego prądu, który mówi, no dobra, musimy teraz pobudować ileś elektrowni jak najszybciej. To nie chodzi o to, że je będziemy budować tam za 20 lat. Tylko w przyszłym roku potrzebujemy, potrzebujemy nowego systemu energetycznego, potrzebujemy takich takich rozwiązań w obszarze edukacji, żeby kadry się pojawiły i, tak i tak dalej. W ogóle, jakby nie ma tego, tak, to, to, to w wszystko się, o czym się rozmawia, to są właśnie sensacje. Tak balon jest e, rzeczą, która przyciąga przez 3 czy 4 doby uwagę, potem jak nie ma balonu, no to też nieszczęście się zdarzyło w Turcji, no to teraz wszyscy się zajmują nieszczęściem w Turcji. Natomiast w ogóle jakby nie ma tego, o, te, tego, tego jak jeszcze, nie wiem, 15 lat temu oglądając polską telewizję, ekonomia jednak zajmowała jakiś tam może to był margines, ale całkiem spory margines czasu tego w, 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 antenowego, no to były programy o ekonomii, o gospodarce, e, o, o, o funkcjonowaniu firm i tak, dalej, i tak dalej, a teraz właściwie to nikogo tak naprawdę nie interesuje, nie? To, to nie jest, nie jest seksji, nie jest klikalne e, i, 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 no i, i to też umożliwia jakby sprzedawanie zupełnie chorych, i szkodliwych idei, tak jak, tak jak uf, uf de Coupling, Tym bardziej, że mamy też sporo wyzwań przed sobą, tak? no bo w, w, rośnie liczba ludzi na świecie. Jest nas już 8 miliardów. O, trochę się pogoda nam zmienia. Klimat się zmienia. Ja nie, nie, nie wnikam w to dlaczego, ale wiem, że się zmienia, bo to odczuwam sam. Że choćby tutaj niedaleko jest ogromny zbiornik wodny, który nam latem prawie cały wysechł, a, a w, no, zawsze tu, tam, tam była woda z Alp, a w tym roku, znaczy w minionym roku, nagle tej wody zabrakło. Tak? Czyli coś, coś się zmienia i to fundamentalnie. No i, i, i w tych wszystkich okolicznościach, ja jestem naiwny i idealista od, od, od małego, więc zakładałem, że, że w takich okolicznościach, kiedy no człowiek raczej nie wygra z naturą, ale może stawiać jej opór, to taka jest natura ludzka i jakby przyczyna naszego funkcjonowania na, na tej ziemi, że stawiamy opór, więc ten opór należałoby stawić w całą kupą, a nie po prostu w, w takiej dość krytycznej sytuacji sobie nawzajem jeszcze robić pod górę i, i stawiać wszelkiego rodzaju przeszkody? Jak ty mówiłeś, że, że, że trudno przewidzieć, ale jak, jak Twoim zdaniem, ten rok, przynajmniej w Chinach, powinien się ułożyć, jeżeli chodzi o, o, o funkcjonowanie ekonomiczne. Czy jest ta szansa, że to, co zapowiadają między innymi. Goldman Sachs ostatnio zapowiedział, że, że w tym roku tych Chiny no przynajmniej 5,5% PKB w górę uzyskają. I wydaje mi się, i wydaje mi się Leszku, że mogą mieć tutaj sporo, sporo racji w tym. Mhm. Te, 5, te 5%, no powiem tak, biorąc pod uwagę te doświadczenia ostatnich trzech ostatnich lat, z wyłączeniem, z wyłączeniem tego 21, kiedy, kiedy Chiny miały, miały naprawdę spore, spore odbicie. Ale jeśli weźmiemy na przykład ostatni rok, to ten rok zdecydowanie 5,5 jest do, do osiągnięcia i powiedziałbym, że, że to nie powinno sprawić Chinom większych problemów, nawet, nawet z tą zbliżającą się, czy, czy, czy mającą już miejsce recesją w Europie mm -hmm. chociażby. To no mm -hmm. wydaje mi się, że to Chiny są w stanie w stanie osiągnąć. Co poza, co, co po 2023 roku, no to jest ciekawe, i, i, i tutaj akurat będzie już wiele zależało od tego, co się będzie działo na świecie. Natomiast ten rok, powiem szczerze, Chiny jako takie powinny mieć, powinny mieć go stosunkowo dobry. Na pewno zobaczymy odbicie, to nie, będzie, to nie będzie zeszły rok, Leszku, restrykcji nie ma jako takich żadnych. Z tego, co, co rozmawialiśmy przed, przed tym nagraniem, to wspomniałem ci, że e, założenia były takie, czy, czy takie prognozy mediów, mediów zachodnich, e, niektórych analityków, że Chiny będą się tutaj w związku z tym e, zniesieniem wszelkich restrykcji, będą się mierzyć z trzema falami infekcji. Mhm. Mieliśmy tą pierwszą falę, falę infekcji to miało miejsce. Tak mniej więcej przez, przez cały grudzień zaczęło się od północy Chin, i to potem tak stopniowo, stopniowo szło bardziej, bardziej na południe, Szanghaj potem troszkę później nadganiał. Natomiast mieliśmy tą pierwszą falę. Przy okazji Chińskiego Nowego Roku, tak na dobrą sprawę, nic nie było, słychać o, o drugiej fali, o jakichś większych problemach. No i trzeciej fali jako takiej też nie będzie. Mhm. Wszystkie te firmy, które, które ja znam, e, lokalne tutaj, czy, czy właśnie z prowincji Zhejiang, czy z Guangzhou, wszystkie w zasadzie firmy Leszków wróciły do, 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 do pracy pełną parą. Wszyscy mhm. ludzie wrócili, więc to też nie jest na zasadzie, że, wiesz, że, że ludzie zostali, muszą odpocząć, muszą nabrać dystansu. Nie, nic takiego nie ma miejsca. Wszyscy, wszyscy wrócili po, po chińskim nowym, nowym Roku. Także ten rok powinien być. Powinien być dla Chin, dla Chin dobry. Słuchaj, to jeszcze takie pytanie na koniec dla, dla informacji nas, słuchających, oglądających. Jak według Ciebie wygląda kwestia podróżowania w tej chwili do Chin? Oczywiście mam na myśli podróżowanie biznesowe, a nie turystyczne. Jak myślisz, od, od kiedy tak naprawdę warto no, poważnie myśleć o tym, żeby, żeby zacząć planować? Czy to w, w wizytę na targach, czy, czy wizytę u swoich potencjalnych czy, czy istniejących kontrahentów w Chinach? Marzec, kwiecień, czy bardziej maj? Ja bym powiedział w ten sposób, Leszko: im szybciej, tym lepiej. Warto się na pewno już teraz interesować dokładnie wymaganiami związanymi z przylotem tutaj, mhm. rozglądać się za biletami, starać się ubiegać o, o, o wizy biznesowe do Chin. Bo ja mam takie wrażenie, że cały świat się do tego powoli przygotowuje, i to znowu może być troszkę na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Te wszystkie relacje biznesowe w tych ostatnich trzech latach, no powiedzmy sobie szczerze, na pewno uległy, uległy jakiemuś tam rozluźnieniu. Tak. tak? I jeśli nie, ma się, jeśli nie ma się swoich przedstawicieli, tak jak na przykład moja firma ma mnie tutaj na miejscu i ja z tymi naszymi dostawcami cały czas kontakty utrzymywałem, nawet w tych, w tych lockdownach. To jeśli ktoś nie ma tego komfortu i nie ma tutaj przedstawicielstwa, nie ma tu kogoś, kto zadba o jego interesy, no to niestety im dłużej będzie zwlekał z wizytą, tym większe prawdopodobieństwo jest takie, że, że jego partner może wiesz, znaleźć nowy biznes, może znaleźć kogoś innego, innego, innego kooperanta. Także mhm. ja proponowałbym się rozglądać jak najszybciej. Ja będę miał pierwsze wizyty już w marcu, także, także dlatego wspominałem, że ten rok jest wyjątkowo wyjątkowo e, pracowity na taki się hmm. przynajmniej zapowiada. No to to jest też wiesz taka taka sytuacja, która może sprawić, że no dzięki tej tej energii wynikającej z możliwości w cudzysłowie normalnego funkcjonowania współpracy z dostawcami dostawcami z Chin łatwiej będzie pokonać tą e, recesję, o której się tak e, dużo dużo mówi, chociaż Dużo no To jest taki paradoks, leszku, że w tej recesji mogą nam pomóc Chiny, a, a Chiny nam pomogą dzięki, dzięki Rosji. Ja wiem, że to brzmi troszkę troszkę może zagmatwanie dla, dla niektórych. Natomiast wyjaśnię o co chodzi. W Chinach nie mamy nie mamy problemów na przykład z inflacją, czy jak to nasi rządzący lubią określać Putin inflacją. W Chinach inflacja jest jednocyfrowa i jest poniżej poniżej 3%. 3%. Nie, ma, nie ma jakichś drastycznych podwyżek cen chociażby energii elektrycznej. Chiny, zresztą nie tylko Chiny, żeby tutaj nie, znowu nie, nie było na zasadzie, że, że mówimy tylko o Chinach, ale Chiny, Indie ściągają, ściągają po dobrych cenach surowce energetyczne z Rosji. Będą na tym korzystać i Indie, będą na tym korzystać Chiny, ale będziemy na tym korzystać także i my, płacąc właśnie za te produkty robione w Chinach. Mm -hmm. tak? bo Chiny w tym momencie, w tym momencie są jak gdyby zabezpieczone a, i to będzie rzutowało na, na koszty wytwarzania wytwarzania produktów tutaj w Chinach. Mm -hmm. Także to jest, to jest szansa, to jest szansa dla nas, żeby przez tą recesję przejść troszkę w troszkę lepszym, lepszym stanie. No właśnie i to wiesz, znowu jakby pętla i, i, i koło zamykamy, bo, bo kwestia dekuplingu, jak tu mówicie o dekuplingu, skoro a, za chwileczkę się okaże, że wytwarzanie w, w takich miejscach jak, jak Chiny, Wietnam czy Indie są po prostu, to są po prostu miejsca, gdzie to wytwarzanie jest o wiele tańsze, nie ze względu na koszt pracy ludzkiej, ale na podstawowy koszt, czyli koszt energii, o którą myśmy jakoś tak się złożyło, w, 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 nie zadbali. To zresztą powoduje ruchy, które, które też umykają uwadze opinii publicznej, bo nikt z tej opinii nie informuje o tym, że na przykład przemysł metalurgiczny w tej chwili przenosi nam się z Europy do Afryki. Mało kto, kto o tym wie, mało kto o tym mówi, ale w, no w, my się pozbywamy cały czas chociażby potencjału produkcji aluminium. I ten, ten proces trwa, on się nie, nie zatrzymał, I, i to dotyczy też i wielu innych energochłonnych branż, które czym droższa energia, tym szybciej będą padały, bo też nie ma, nie ma też takiego mechanizmu, który występuje w, w Chinach, ale też i w Japonii, w Korei, że w momencie kiedy tego typu branże mają problemy. A nie są branżami, których się można od tak pozbyć, bo myśli się w perspektywach trochę dłuższych niż 2-4 lata, no to po prostu się dotuje takie, takie branże, tak? no bo one dzisiaj może są na minusie, ale za chwilę się okaże, że po prostu bez nich ani róż. No i tak, tak to niestety wygląda. Z wiele tych czynników i składników to nie jest takie proste, jak powiedzenie po prostu, że robimy sobie dekupling i, i, i do widzenia się z Państwem i sobie poradzimy sami. Bo w dzisiejszych układach przy dzisiejszym złożeniu, czy też złożoności, przy dzisiejszej złożoności. Większości produktów, z którymi mamy do czynienia, to, to nie jest takie proste. To jest o wiele bardziej skomplikowana sprawa, o, o wiele bardziej złożona. Nie ma tutaj w ogóle miejsca na, na etykę, chociażby, bo no, w, trudno, trudno w, w takich w mechanizmach zupełnie pozbawionych tego, tego elementu etycznego czy moralnego posługiwać się miarami etycznymi, a tym się posługują zazwyczaj politycy i tym się zazwyczaj posługują media, które na przykład nazywają pewne państwa dobrymi, a inne złymi i, i, w, i w ten sposób też kształtują jakby stosunek w większości społeczeństw do, do, do danych zjawisk. Wojtku, musimy się na pewno spotkać jeszcze raz, czy nie jeszcze raz, a ponownie, żeby porozmawiać na, na tematy związane nie tylko, nie tylko z Chinami, ale i z Azją. Ja Ci dziękuję dzisiaj serdecznie bardzo za, za kolejną rozmowę i czas poświęcony, jak wspominałeś przed rozmową, w, w, znalazłeś się w okresie, który przypomina po prostu ciężką pracę w, przy piecu hutniczym gdzie jeszcze do tego w, musisz oprócz obsługi pieca hutniczego zajmować się żonglerką i odebrać parę telefonów oraz wykonać, wykonać inne czynności, jak multiinstrumentalista, a do tego pressy-digitator, No taki, taki czas, a jeszcze do tego w marcu masz zapowiedziane pierwsze wizyty i to jest dopiero początek tego, tego roku. Ale w tym wszystkim upatruję też i pozytywów, czyli że skoro jest w tak dużo zajęć, jest co robić, to znaczy, że, że kurczę, może mamy jednak szansę, żeby jakoś przepchnąć się przez ten zły, zły czas, zapowiadany przynajmniej jako, jako zły, i szybciej nabrać powietrza, i szybciej ruszyć do przodu, i, i no, w, nie, nie popaść w jakieś poważniejsze ekonomiczne terapaty, bo one nie są, nie są zupełnie. Fajne, zupełnie nie są fajne, zupełnie nie są przyjemne i szkoda życia na tego typu, tego typu historii, zwłaszcza, że zazwyczaj nie można sobie nim, z nimi samemu poradzić i trzeba po prostu czekać, 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 a to nie jest fajne. Chińczycy tego nie lubią. Więc warto się od nich <głos》> nauczyć, że nawet jeżeli spadnie się z wysokiego konia, to po prostu trzeba wstać, otrzepać się, rozejrzeć się dookoła i ruszyć w tym kierunku, który wydaje się najprzyjemniejszym. Wojtku, raz jeszcze ci dziękuję bardzo i do Niech kolejnego Leszku. spotkania miłego. Obiecuję, że nie będę cię zagadywał, tak jak tym razem. <głos》> nie ma problemu, Leszku, to, to zawsze warto wymienić się opiniami. Ja, ja mogę mieć perspektywę. Zbytnio azjatycką, także też, też cenię, cenię sobie te, te nasze rozmowy, bo mam wtedy troszkę perspektywy europejskiej, perspektywy polskiej z Twojej strony. Także dziękuję, Leszku, dziękuję, dziękuję Twoim, twoim widzom i, i do kolejnego. I do kolejnego i życzmy wszystkim oglądającym i słuchającym jak najlepszego roku królika. Królika pracowitego, sympatycznego, unikającego konfliktów i skupionego w, na, na, na tym, co dobre, a unikającego. Tego wszystkiego, co złe. Do miłego. Tak, najbardziej. Na razie. Się bardzo. Dziękuję. Leszko.